Siano, witajcie, z tej strony Magnus302. Dzisiaj sobie oglądamy satysfakcję. Tak. Zaczynajmy. Trochę za głośno. Tutaj jakieś batoniki te niezdrowe. Tutaj buty szywa. Ciekawie to wygląda. Jakaś kostka śmieszna, fajna. I on teraz polewa wodą i co? Złoto wyjdzie? Tak, no proszę, tylko lawa i woda wystarczy i proszę, masz złoto. Jesteś bogaczem. Ja sobie ten teraz zobaczę, jak ktoś wyrywa gwoździe. Widziałem, że on będzie cały wycinał. To jakiś paznokieć. Jakby ktoś tak sobie jakby wszybkim ten wirus paznokieć. Ale to jest drewno. Tu coś malują. Aha, rzeźbi. Myślę, rzeźbi. Rozumiem. Jakieś takie kwiatuszki fajne. Taka roślina. I w ogóle sobie poglądajmy, zobaczmy, obczajmy. W sumie i tak wy nie będziecie słyszeć tej piosenki. Tak czy siak, która tam leci. Ja sobie własną puściłem. I tu jakiś motocykl brudny czyści. Nie wiem, co w tym było satysfakcjonującego. Ale wiem na pewno, że po prostu coś odrywa. O Boże. To jest taka piana z tego i to się tak rozrasta. To jest fajne. Tak to niby myje. Ten pan się zaświecił? Co? Co jest? Jak on stanie na jakimś kolorze, no to zmienia ten kolor, na którym on jest? O, byłem tam chyba. Już nie pamiętam. No ale byłem w takim parku Dramtolin. No przecież nie, to nie jest to, bo to nie jest w Polsce. A ja na tym byłem w Polsce. I w ogóle mamy jakieś grzybki. Grzybki fajne. Chociaż nie wiem, czy to były grzyby. Tutaj coś niby szywa. Okej, tutaj tnie cebulę. Ale uważaj. Tak wygląda od środka śmiesznie. Co? Ale musiał być silny. Tutaj sobie jakiś kawałek odrąbał niby. Aha, i tak go złożył śmiesznie. Co fajne to wygląda. Tu jest trochę grubszy, widzę. I co, takie pudełeczko? No fajne nawet, fajne. A to co to jest? Co to jest za miejsce? Jakoś tam... Co on próbuje zrobić? A nogę wyciągnął. Co to jest za miejsce, pan? Ty coś tak śmiesznie obiera. A, reklama. Reklama, mordo. Dobra. Dun, dun, dun. Dure, dure, dun, dun. Dun, dun, dun. Okej. Okay. Ty właśnie jakiś dziwny owoc obiera. Ojej, jej, 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 jej. Ja tam sobie usunę to, czy nie, tą reklamę, ale muzykę niestety było chyba słuchać. Ale dobra, tutaj coś, to jest taki odcień fajny, to jak się fajnie odbiło. No fajne, fajne. Tutaj, w sumie nie wiem, co tutaj robią. Aha, i to jest takie niby gorące. Robi takie ślaczki fajne. Tutaj jakaś gwiazdka, tak? Ładnie, no nie, no ładnie, naprawdę. Jak tam walentynki w ogóle? Bo u mnie, no, po prostu. Po prostu walentynki. Coś się dostało. Coś się komuś dało i w ogóle ktoś tam zadzwonił, ktoś do kogoś też zadzwonił i tam wszystko z życzeniami i w ogóle. A tutaj, o Boże, myślę, że to jest fasola, a to jest jakaś masa chyba do jedzenia. Nie wiem, pewnie z tego będzie jedzenie. O Boże, konto, nie, to jest w szybkim tempie, to jest jakaś kora niby. Co on robi? Co to ma być? O co w tym chodzi? To jakąś kulę atomową
maluje, więc no ładnie. Ładnie, żeście się popisali. Tutaj nie wiem, co robią, ale no nadal nie wiem. A i tutaj tak rzeźbią niby, że to jest takie gładziutkie. Zresztą miałem takie małe niedopatrzenia w moich drewnianych pociągach, kiedy dostawałem. Takie małe, że akurat coś tam tak wystawało, mi to strasznie wkurzało. Kłem się w to w palec. A to jest coś chyba w jakimś kartonie? Nie. To nie jest karton, to jest normalne drewno. Nie wiem czym. Boże, czemu oni zamaczają talerz jakiś? To jest w ogóle chyba jakiś plastikowy, bo nie, na taki wygląda. No i teraz był cały zalany kawą. A ty, co to, jakieś kubki wystawiają gorące? Te maszyny są dziwne. Ja ich nigdy nie zrozumiem. Tak samo jak tych... Powiedzmy, że tam to były tosty. A tutaj, że mamy jakąś dziwną masę. Czarną. Aha, to jest naleśnik. Boże. Aha, czyli coś tak... Jakiś kamień. Tutaj jakiś owoc dziwny rozbiera. Co to jest? Jakaś cebula usmażona? Dziwne. Oj, dziwne. Aha, tutaj tak to podskakuje. Jakieś fale się biją. Co to w ogóle było? Fale się biją. Co ja powiedziałam? Ale to jest tak... Dobra, nie wiem, co to będzie, ani co to robi. O, no właśnie. Co, Pisiu, chcesz wyjść? Wyjdź. Nie puść też. Sorry, psa musiałam wypuścić. Już wracam. O, jakaś reklama. I tutaj jakieś koła czyści. Takie białe, pewnie mlekiem sobie, pewnie mlekiem polał. Był takie wielkie mleko. Pewnie mi koła oblał. To ja to dopiero teraz zauważył. Taką skórkę obiera z jedzonka jakiegoś. To w ogóle regularką. Chyba. I tak skórę idealnie tą korę z drzewa. A i tutaj już taki większy kawałek odrąbał. Tam już potem bardziej to szło w głębie. A, w ogóle napiszcie, kto jest jeszcze z dzisiejszego odcinka. Gdzie graliśmy w Solar Smash. On trwał jakieś 13 minut, ale... W ogóle było dziwnie, bo nam prąd odcięli, co nie? I to się działo chyba w całym mieście, bo moja ciocia też tak miała. I w ogóle było dziwnie. O, i właśnie o tym mówię. W poprzedniej satysfakcji też było takie urządzenie, którym można rzeźbić w kubeczku. Oczywiście pewnie nie jest już taki normalny kubeczek, bo by pękł. Ale tutaj coś... Nie wiem, coś jest w jakimś oleju, że żarzącym, nie wiem. Po prostu się błyszczy, okej? Okay? I to ma nas usatysfakcjonować. Okej. Okay. Co to jest? Jakaś ropa? Nie, no, oczywiście sobie wymyślam. Oczywiście dobrze o tym wiecie. To jakieś torby. Chyba do popcornu. Ale okej. Okay. Tutaj... jakaś kukurydza jest obierana w śmieszny sposób. Przynajmniej ja tak nigdy nie obieram kukurydzy. Może dlatego, że ją rzadko jem. W ogóle ostatnio jej nie jem. A to jakaś rura? Jakiś diament? Ło, właśnie fajnie świeci. To co, to jest płyta? Jakaś DVD? Wysłucha blam, blam, blam. Może słucha właśnie Magnusa i tej piosenki. Może? Ale ubranko dla pieska. Nie, no pewnie nie. On tak fajnie wygląda jak dla pieska. Tutaj jakaś gorąca rura. Bo czerwona. O, i to tak wygina. Pamiętam, gdzie jest to czerwone, to jest tak łatwo wygiąć. Przynajmniej z tego, co wnioskuję po tych satysfakcjonujących filmikach. O Boże, ile tam drewna. Wysypuj to, gościu, tylko żeby się nie wywrócił z tym wszystkim.
Oj, tutaj czyszczenie dywanu i oczywiście mój ulubiony kolor cyjan. Cyjanek. Taki brudny w ogóle to jest ten dywan, a teraz będzie taki ładny. Aha, i to tak czyści. I teraz to zanurzy. I to będzie miało taki ślaczek, prawda? Co? O, wszystko jasne. Że tutaj jakaś piła się tnie. Ale nie możemy pozwolić, żeby... No i to zrobili. I to jakaś dziura niby. Boże, jakiś... Hełm. Jakieś pociski, naboje. I tutaj... jakaś galareta? Nie wiem, tak się śmiesznie trzęsie. Może to jakiś ser biały? Nie wiem. W sumie pierwsze, co mi przyszło na myśl, no to właśnie ser biały. Ale powiedziałam kompletnie co innego. Bo raczej galareta jest bardziej przezroczysta. A tutaj oczywiście mamy skórę rzadkiego różowego tygrysa. Tak, różowy tygrys. Mhm. To jakieś ciasto, które się normalnie je swoim, a nie. Myślałam, że ktoś je zje swoim. W ogóle nie uwierzycie, co się stało. Grałem z jakimś youtuberem w Among Us ostatnio. Ale w ogóle, ja się z wami żegnam. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, no to łapeczka w górę, like, subik. No i napiszcie jakiś ciekawy komentarz. A ja się z wami żegnam, pa pa i cześć. Puu!